samym początku chciałbym podziękować panu profesorowi Arturowi Andrzejewkowi za zaproszenie. I chciałem powiedzieć, że to będzie taki dość szczególny moment dla mnie, trochę się tremuję, dlatego, że pierwszy raz w życiu będę mówił jakiś wykład związany bezpośrednio z Tomaszem Zakwiną. Do tej pory w moim życiu zazwyczaj albo mówiłem o Skoworodzie, to jest ukraiński myśliciel, albo coś o autyzmie, zupełnie inna działka, nie filozoficzna i nie teologiczna, tylko bardziej taka psychoterapeutyczna, psychologiczno-psychoterapeutyczna. Ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja jestem Anglikaninem i teraz może strzałkę. A tutaj na mapie ja chciałbym najpierw pokazać pewien kontekst tego, co ja będę mówił, króciutko i wyrobi się w czasie. To, co Państwo widzą teraz przed sobą, to jest rozmieszczenie, gdzie istnieje Anglican Communion. To znaczy wspólnoty anglikańskie, czyli zespół autonomicznych kościołów. Anglikanie funkcjonują mniej więcej trochę tak jak prawosławie. Te ciemniejszo-niebieskie tereny to są kościoły autonomiczne wspólnoty narodów. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, co to są wspólnoty narodów. Natomiast ten jasno-niebieski kolor to jest diecezja w Europie, obejmująca nie tylko Polskę, ale całą Europę, Maroko, Turcję, Mongolię i całą Federację Rosyjską. I my podlegamy jurydycznie pod Church of England, czyli Kościół Anglii. Z tym, że specyfika jest, każdy kraj tworzy sobie swoją specyfikę, a diecezja w Europie ma jeszcze w ogóle swoją specyfikę. Tutaj narysowałem taką strzałkę, dość ważną, to jest kościół Malankara Martoma Syrian Church. Tam się znajduje stolica apostolska Tomasza Zakwinu. I jesteśmy, wszystkie wspólnoty anglikańskie są w pełnej jedności akurat aktualnie z Martel Theodosiusem, czyli tym, który zajmuje tą stolicę biskupią. Okej. Okay. Polska jest takim wycinkiem, powiedzmy, maleńkim diecezji w Europie. Siedziba tej diecezji jest w Gibraltarze. Jest w Polsce Anglikanów około 100 osób. To nie jest duża wspólnota na całą Polskę. A pozostałe kolory tutaj, bo nie wspomniałem, to są kościoły anglikańskie. Wszystkie te kościoły to jest Anglican Communion. To są kościoły anglikańskie, które nie przynależą do wspólnoty narodów. Wspólnota narodów, jak wiecie, jest tworem politycznym. No a ten taki biały czy szary kolor, to są tereny, gdzie właściwie kościoła anglikańskiego. Żadnego kościoła anglikańskiego nie ma. Kościół anglikański albo episkopalny, bo te rzeczy są stosowane zamiennie. Okej. No i teraz wchodzimy w historię i kwestia Tomasza Zakwinu. Dlaczego Tomasz Zakwinu i anglikanizm? Kwestia jest tego typu, że kiedy spojrzymy na kalendarz kościoła Anglii, mamy tam, to jest w ogóle tradycja anglikańska, teacher of the faith, nauczyciel wiary. To jest taki przydomek, który w kościele Anglii posiada 29 osób. Jak jest kalendarz kościoła Anglii, cztery osoby, które są tam nie jest tak, że
Niektóre osoby posiadają taki tytuł, niektóre osoby posiadają, uwaga, tytuł filozofa. To jest taki dość swoista, szczególna tradycja anglikańska, w sposób szczególny Kościoła Anglii, że niektórzy mają tytuł filozofa w kalendarzu Anglii. Oprócz Aquinaty, tytuł filozofa ma Robert Grosse Teste, William Ockham i Joseph Bowther. Natomiast nauczyciel wiary i filozof to są tylko dwie postacie. To jest Thomas Aquino i William Ockham. Co to znaczy? Po co to w ogóle jest? Czemu to się tak w taki sposób robi w Kościele Anglii? Kościół, czy w ogóle w tradycji anglikańskiej? Otóż dla wielu Anglikanów racjonalna teologia Anquinaty jest jedną z proponowanych anglikańskich dróg wiary, czyli wciąż aktualną drogą realnego spotkania z Bogiem i podążania Jego ścieżkami. Racjonalną drogą spotkania z Bogiem. Tomasz Kramer. Ja nie wiem, co Państwo wiedzą o anglikanizmie, dlatego robię ten wstęp. Bo gdyby to siedzieli sami Anglikanie, bym tego prawdopodobnie nie robił. Powiem taką ważną rzecz, że czasami jak rozmawiam z kimś i mówię anglikanizm, to Henryk VIII, nie? Założył anglikanizm, kościół anglikański założył. Nie, nieprawda. Eklezja Anglikana jest od starożytności, to są fakty historyczne. Oczywiście jest pewna legenda, mit o Józefie z Arymatei, o Arystobulosie, ale w starożytności już są poważne zapisy historyczne mówiące o chrześcijaństwie na terytorium Brytanii. Natomiast w czasach reformacji pojawia się pewna tendencja teologiczna, która polega na tym, że teolodzy anglikańscy, duchowieństwo anglikańskie chce wrócić, skorzystać jakby z tego czasu reformacji i wrócić do pewnych rzeczy teologicznych. Oni odkryli, że to, co wymyślono w średniowieczu, patrząc z perspektywy ich, to są pewne dodatki, to jest, które gdzieś tam powstały w chrześcijaństwie zachodnim. To jest na przykład nauka o odpustach, nauka o czyśćcu i tak dalej. I takim głównym reformatorem, w sensie ścisłym, od którego się zaczyna reformacja Eklezji Anglikana, jest Tomasz Kramer. Henryk VIII jest człowiekiem, jak może Państwo znają historię, miał pewne problemy psychiczne, tak delikatnie mówiąc. To nie jest tylko kwestia żon, to jest kwestia też wielu ludzi, którzy niestety za jego rządu straciło życie. To jest kwestia... Nawet to wyobraźcie sobie człowieka, którego ciągle coś boli, człowieka, który jest bardzo mocno otyły, człowieka, który ma ranę na nodze i ta rana mu się nie goi. To jest Henryk VIII. Tomasz Kramer był dość mądrym człowiekiem o tyle, że wykorzystał tą sytuację, która była związana z jego natręctwem na podmęskiego potomka. No i tak się zaczyna reformacja w Anglii. Tutaj macie dość długi tytuł, poruszający kwestię tego, czy poza tekstem Pisma Świętego jest jeszcze coś, co chrześcijanie powinien wierzyć, czy to jest kwestia tradycji ustnej, czy nie. Czym się różni anglikanizm od, tak bardzo prosto, dla kogoś, kto nie jest zorientowany, reformacja angielska od reformacji na przykład koncepcja Kramera od na przykład koncepcji Lutra, Calvina, Zwinglego. A najprościej mówiąc, tam wchodzi koncepcja sola scriptura i
rezygnacja z tradycji. Natomiast Cranmer, i zawsze to będzie tradycja anglikańska podkreślać, nie rezygnuje z tradycji, ale chce wrócić do tradycji chrześcijaństwa przed średniowieczem, przed tym, co my nazywamy średniowieczem. Ok. Dość długa lista teologów anglikańskich, którzy odwoływali się w historii do myśli Tomasza z Akwinu, a przyjmując, nie w całości, ale w jakimś aspekcie, jego rozwiązania teologiczne. Między innymi jest to Richard Hooker. Dla mnie oczywiście dość ważna postać, oczywiście Eric Maskal. Nie będę tej całej listy czytał, dlatego że mam ograniczenia czasowe, to jest jedna rzecz, ale chciałbym, żeby Państwo zobaczyli przynajmniej, ile tych osób było. Jak się ukaże artykuł, będzie sobie można dokładnie przeczytać. Ja mówiłem o, tytuł mówi o polskiej konstrukcji i teraz anglikanizm w Polsce pojawia się na przełomie XVI i XVII wieku. Z tym, że do XVIII wieku właściwie są wspólnoty, takie grupy wyznaniowe w Gdańsku i Elblągu. Dopiero w XIX wieku powstają wspólnoty w Częstochowie, Kaliszu, Kielcach, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Radomiu, no i oczywiście w Warszawie. I teraz jedna rzecz, która spowodowała, że właściwie w czasie II wojny światowej a anglikanizm praktycznie znikł z Polski, to jest kwestia tego typu, że większość Anglikanów w dwudziestoleciu międzywojennym była pochodzenia żydowskiego. A prawda jest taka, że Kościół Anglii rzeczywiście organizował silną misję do ludności pochodzenia żydowskiego tutaj w Polsce. No i z racji tego w czasach hitlerowskich mnóstwo rzeczy zostało, mówiąc prosto, zniszczone. Potem, no z racji PRL-u, no niestety, ale pewne rzeczy nie były możliwe. Co przetrwało? Tutaj to, co widzicie Państwo, to jest próba, którą kiedyś tam podjął w Polsce kościół, amerykański kościół episkopalny. Trochę niezgodnie z jurysdykcją, ale dlatego ta wersja anglikanizmu została wycofana z Polski. A to przetrwało. I to jest, prawda jest taka, że są tylko dwie książki. A jedna jest, dwa egzemplarze. Jeden egzemplarz jest w Pałacu Lambert, a drugi w Bibliotece Narodowej. Jest wersja oczywiście elektroniczna. To jest ten monitoring. Monitoring jest bardzo ważny. To, co przed chwilą pokazałem, to było tłumaczenie Book of Common Prayer. Monitoring jest dość ważny, dlatego że on stanowi podstawę tej refleksji teologicznej. Co ja chciałbym zrobić właściwie? Tak się złożyło, że tak powiem, jestem drugim prezbiterem w Polsce po księdzu Davidzie Brownie, który jest moim zwierzchnikiem i odpowiada za całą Polskę. I chciał być tutaj, ale no niestety jest w szpitalu teraz, na badaniach jakiś. Ma problem z jakimś z nogą, nie dał rady. To jest z jednej strony podjęcie próby kontynuacji koncepcji teologicznej Maskala na gruncie polskiego anglikanizmu. I tutaj za Maskalem mam świadomość tego, że tutaj nie chodzi o coś takiego, jak on to ujął. Nie chodzi o to, aby uznać, iż Thomas locutus causa finita, ale by mieć świadomość, iż Thomas locutus causa incepta.
Z drugiej strony, żeby to był, no to ma być pewnego rodzaju przyczynek do badań, dalszych badań teologicznych w kontekście zaprezentowania pewnej drogi wiary polskim Anglikanom. Okej. Co jest w modlitewniku powszechnym? Są takie teksty, na których się zatrzymałem. To jest język z dwudziestolecia międzywojennego, więc proszę mieć świadomość, że ta polszczyzna jest troszeczkę inna. Obowiązkiem moim względem Boga jest wierzyć weń, bać się Go i kochać Go całym sercem i umysłem, z całej duszy i ze wszystkich sił, wielbić Go, dziękować i ufać Mu, wzywać Go, czcić Jego święte imię i słowo i służyć Mu wiernie po wszystkie dni mojego życia. To jest jeden tekst. Drugi tekst jest taki. Obowiązkiem moim względem bliźniego jest kochać go jak siebie samego i tak postępować z ludźmi, jakbym chciał, aby oni ze mną postępowali. Kochać i czcić ojca i matkę, szanować prezydenta i władzę i być im posłusznym. Poddawać się radom i wskazówkom wychowawców, nauczycieli duchownych, pasterzy, odnosić się z pokorą i szacunkiem do wszystkich przełożonych, nie obrażać nikogo słowem ani czynem, być szczerym i sprawiedliwym w swoich postępkach, nie nosić w sercu urazy, złości lub nienawiści, wystrzegać się kradzieży, nieprzystojnej rozmowy, kłamstwa lub oszczerstwa, prowadzić życie umiarkowane, wstrzemięźliwe i czyste, nie pożądać dobra innych, lecz nauczyć się pracować na własne potrzeby i zawsze spełniać obowiązki swe na stanowisku, na jakie Bóg mnie w życiu powołał. I zaraz w katechizmie, który jest umieszczony w tym modlitewniku, jest takie sformułowanie. Wiedz o tym, że nie jesteś w stanie spełnić tych rzeczy, jak również nie możesz postępować według przykazań Boga i służyć Mu, jeśli Cię nie obdaruje szczególną łaską, o którą powinieneś Go błagać bezustannie w swej modlitwie. I tutaj jest sformułowanie szczególna łaska. Okej. Jak Państwo słyszeli to, co przed chwilą przeczytałem, jawi się tutaj jedna elementarna rzecz. Pojawia się tak zwana teologia obowiązku. Anglikanin to jest człowiek, który przyjmuje na siebie pewnego rodzaju obowiązki. Tak mówiąc, bardzo prosto. A jest powiedziane, że nie jest to możliwe do wykonania, jeżeli się nie otrzyma od Boga jakiejś szczególnej łaski. Teraz tradycja anglikańska jest taka, że Book of Common Prayer, 39 artykułów wiary i Scripture, czyli tekst Pisma Świętego, rozumie się zgodnie z pewnymi zwyczajami, ale jest bardzo duża wolność w tej interpretacji. Jest to, co wspomniałem wcześniej, taki nurt tomistyczny, można by to tak nazwać. Bazując na czymś w rodzaju hermeneutyki tomistycznej, idąc drogą Tomasza z Akwinu, z wyboru, a dla mnie ważne jest rozpatrzenie trzech kwestii. Dlaczego człowiek z natury swojej nie jest w stanie spełnić wspomnianych wcześniej obowiązków chrześcijańskich, za które świadomie i dobrowolnie bierze odpowiedzialność? Czym jest ta szczególna łaska, o której mówi katechizm? I czy Bóg może udzielić jej proszącemu go o nią człowiekowi, czy też po prostu nie? Odpowiadając na te pytania, trzeba najpierw zauważyć, że pierwszą podstawową ideą myśli chrześcijańskiej jest to, że Bóg stworzył człowieka w celu doświadczania przez niego miłości. W ogóle wszechświat stworzył w tym celu. Druga jest to, że mówiąc tak prosto, ludzie ten cel na ziemi zepsuli.
I tutaj podaję odwołania do tekstów Tomasza na tym slajdzie, gdzie tego typu myśl Tomasz też reprezentuje. Z tej racji ludzka egzystencja jest teraz, no, można by tak powiedzieć, w oderwaniu od Stwórcy, który jest miłością. W tradycji anglikańskiej mówi się tutaj po prostu o grzechu. Tomasz napisze w ten sposób. Nie jest prawdą, jakoby grzech pierworodny leżał poza winą Adama, jak błędnie sądzą pelagianie. Lecz jest winą i zepsuciem natury każdego człowieka, rzeczywiście przyrodzonym potomstwu Adama. W następstwie czego człowiek jest bardzo oddalony od pierwotnej prawości, ze swej natury skłonny do zła, z tej przyczyny ciało zawsze pożąda tego, co przeciwne jest duchowi. Współczesny teolog anglikański Kate Ward bardzo mocno w tej książce, którą tutaj widzicie, widzą Państwo, podkreśla jedną rzecz, że grzech, hamartia, oznacza nietrafienie w cel. I jest prawdą, że tak patrząc z perspektywy boskiego stworzenia, no to grzech czymś takim właściwie jest. To znaczy czymś formą nieautentycznego bycia człowiekiem. Mówiąc prosto, chcę robić dobrze, źle wychodzi. Prawda jest też taka, że kiedy patrzymy na ten świat, na glob ziemski cały, to tak naprawdę my jako ludzkość jesteśmy straszni. I to mówię w kontekście wojen, nie tylko w Ukrainie, ale na globie, w kontekście wykorzystywania jednego człowieka przez drugiego. Mówię tutaj o pracy dzieci na przykład. W kontekście przemocy seksualnej, w kontekście tego, że dzieci się bierze do tak zwanej armii w Afryce. Miałem studenta, wykładałem kiedyś w Krakowie, miałem studentów z Kamerunu. Oni mi opowiadali tam okropne rzeczy, które się dzieją w środkowej Afryce. My jako ludzkość naprawdę jesteśmy... Fajnie, że wiele ludzi chce dobrze, ale poza naszą cywilizacją, można by tak powiedzieć, a też i w naszej cywilizacji, niestety to jest tak, że pragnienie osobistej satysfakcji sprawia, że przestajemy postrzegać innych jako osoby i traktujemy drugą osobę jako rzecz. Pojawia się dehumanizacja. Nie jesteśmy w stanie kochać w pełni drugiego, tak jak mówi Biblia. Tak jak sugerował Tomasz Akwinu. Wszyscy chrześcijanie słyszeli o grzechu pierworodnym. Niektórzy zastanawiają się, jak to mogło być. Jest takie rozwiązanie, że w pewnym momencie w historii pojawia się pierwsza jakaś istota, która uświadamia sobie możliwość moralnego wyboru. Ma tego się... Jest prawdą historyczną, że do pewnego momentu, jak patrzymy na historię globu ziemskiego i ewolucję, to do pewnego momentu są jakieś istoty nie mające takiej świadomości i w pewnym momencie są istoty, które mają świadomość moralną. I prawda też jest taka, że w pewnym momencie zaczynają ludzie robić zło, moralne zło. Chrześcijaństwo tutaj mówi o grzechu pierworodnym. A żyjemy w sytuacji grzechu, można by tak powiedzieć. Nie mówię o indywidualnych grzechach. A grzech pierworodny składa się z dwóch elementów. Faktu, że brakuje nam jasnej wiedzy o obecności Boga, faktu, że w dużej mierze z tego powodu brakuje nam mocy, by czynić to, co słuszne, w sposób naturalny i łatwy. W efekcie tego mamy fatalną słabość naszej woli.
przez tysiące pokoleń dokonujących samolubnych wyborów, jeśli chodzi o ludzkość, to spowodowało, że ludzkie społeczeństwo w pewnym sensie zostało zepsute. Nie rodzimy się na równym polu gry z równą szansą wyboru dobra i zła. Jesteśmy praktycznie skazani na wybór zła, ponieważ zbyt wiele rzeczy w społeczeństwie uczy nas tego od momentu narodzin. A także dlatego, że brakuje nam bliskiej relacji z Bogiem, która dałaby nam siłę, by oprzeć się pokusom egoizmu. Mówię to nie o państwie, tutaj, o państwu tutaj siedzących, tylko mówię o globie ziemskim, o ludzkości. I na tym polega istota grzechu pierworocznego, patrząc z perspektywy anglikańskiej. Przez miliony samolubnych działań naszych przodków rasa ludzka odcięła się od mocy mądrości i dobroci Boga, który jest miłością. Dobra, dlatego każdy człowiek potrzebuje od Boga tej szczególnej łaski. Mówi o tym m.in. jeden z artykułów, z 39 artykułów wiary, ale to już sobie odpuszczę. To, co powiedziałem przed chwilą, ja interpretuję w duchu refleksji tomistycznej i uważam, że za panem profesorem Arturem Andrzejukiem, bazując na myśli Tomasza Zakwinu, trzeba uznać, że łaska to jest przede wszystkim miłość Boga do człowieka. Problem, który się jawi, najprościej mówiąc, czy ja jestem w stanie zrobić coś dobrego, nie mając łaski od Boga. To jest problem starożytny. To jest problem, który też opracowywano w średniowieczu. To jest problem, który opracowywano później. Pojawiają się takie koncepcje jak kongruizm, molinizm, ale pojawia się też rozwiązanie, które daje Tomasz Zakwin. Obecność Boga w duszy ludzkiej to jest łaska, która uświęca. Jest ona konsekwencją nawiązania z Bogiem relacji osobowych. Czyli najpierw jest relacja osobowa, potem mam pewną łaskę. Łaska stanowiąca ową relację, tworzącą ją, nazwana została w myśli tomistycznej łaską uświęcającą, gdyż uświęca ona danego człowieka. Ten typ łaski realizuje się najpierw w postaci relacji osobowych. Wiara, nadzieja i miłość. Teraz są dwa kluczowe teksty. Ja postaram się je zdążyć. Tomasza. Okej. Jeśli jednak chodzi o zdolność działania, człowiek w stanie niewinności mógł przy pomocy swoich sił przyrodzonych chcieć i czynić dobro współmierne swojej naturze. A takim jest dobro w zakresie cnoty nabytej. Ale nie był w stanie chcieć ani czynić dobra przewyższającego jego naturę, jakim jest dobro w zakresie cnoty wlanej. W stanie natomiast natury skażonej człowiek zawodzi nawet w tym, do czego jest z natury zdolny. Także w własnych siłach nie jest w stanie wykonać dobra naturalnego w całości. Ponieważ jednak natura nie została przez grzech aż tak zepsuta, by być pozbawiona całego dobra naturalnego, dlatego człowiek w stanie natury skażonej może własną mocą spełnić jakieś dobro cząstkowe, na przykład budować domy, uprawiać winnice i tym podobnie. Nie może jednak wykonać całego współmiernego w swojej naturze dobra w ten sposób, aby nie było żadnego braku. Podobnie jak chory może wprawdzie wykonać sam pewne ruchy, ale bez pomocy leczenia nie może poruszać się tak swobodnie jak zdrowy. Tak więc człowiek w stanie natury nieskażonej potrzebuje darmo danej siły dodatkowej, uzupełniającej jego siły naturalne, tylko do czynienia i chcenia dobra nadprzyrodzonego. Natomiast w stanie natury skażonej potrzebuje tej siły w dwojakim celu. Najpierw, aby powrócić do zdrowia, a następnie, aby spełnić dobre uczynki cnót nadprzyrodzonych, mające wartość zasługi. Ponadto w obu stanach niezbędna jest człowiekowi pomoc Boga, dająca poruszenie do dobrego działania. I Tomasz dodaje, jeśli jednak chodzi o zdolność działania, człowiek w stanie niewinności mógł przy pomocy swoich sił przyrodzonych chcieć czynić dobro współmierne swojej naturze. A takim jest dobro w zakresie cnoty nabytej. Ale nie był w stanie chcieć ani czynić dobra przewyższającego jego naturę, jakim jest dobro w zakresie cnoty wlanej. W stanie natomiast natury skażonej człowiek zawodzi nawet w tym, do czego jest z natury zdolny.
Także w własnych siłach nie jest w stanie wykonać dobra naturalnego w całości. Ponieważ jednak natura nie została przez grzecha tak zepsuta, by być pozbawiona całego dobra naturalnego, dlatego człowiek w stanie natury skażonej może własną mocą spełnić jakieś dobro cząstkowe. Okej. Okay. O, tak, więc człowiek stary. Okej. Analizując teksty Tomasza, ja chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, to znaczy, że wynika z nich, że człowiek potrzebuje, to nie jest pelagianizm, czyli że człowiek potrzebuje łaski do tego, żeby robić dobro. Kiedy jest już ochrzczony, szczególnej łaski, żeby robić dobro, żeby nawiązać relacje z Bogiem. Okej. Odpowiadając na pytanie, czyli jest prawdą, że my po prostu potrzebujemy, nie chodzi tutaj o kwestię chrztu, ale mamy człowieka już ochrzczonego, który chce robić dobre rzeczy. Żeby robić dobre rzeczy, potrzebuje szczególnej łaski. I to, o tym pisze Tomasz dość konkretnie. Dokładnie chodzi o łaskę skuteczną. Teraz jest kwestia kolejna, to znaczy, czy Bóg chce, a czy właściwie może. Prawda jest taka, że Bóg może uczynić wszystko, w czym się nie mieści sprzeczność, a także nie jest prawdą, iż Twórca może uczynić tylko to, co jest zgodne z naturalnym biegiem rzeczy. Czyli moc Boga rozciąga się na to, co jest możliwe samo w sobie. Z tej racji kwestia jest tego typu, to widać w tekstach Tomasza, że Bóg i ma możliwość, i chce udzielić konkretnemu człowiekowi łaski do tego, żeby on mógł czynić dobro. Kwestia jest tylko przyjęcia tej łaski. Kończąc, taki stołeczek pokażę. Tradycja anglikańska przyjmuje tę łaskę właśnie w ten sposób. To nie jest sola scriptura, to jest prima scriptura. Takie rozwiązanie, które przyjmuje też Kościół katolicki akurat. To jest kwestia tradycji i to jest kwestia rozumu. To znaczy, to jest trzecia noga. To jest od Richarda Hookera. To znaczy, że rozumienie Biblii i przyjmowanie tej łaski jest związane też ze znajomością na przykład nauki. Żartobliwie mówiąc, co robi Anglikanin, podstawowa rzecz, którą robi, powinien robić Anglikanin, jak chce być Anglikaninem, na początku musi studiować. Studiować. To jest kwestia analizy tego, że tekst biblijny jest racjonalny i do tego jest potrzebny Tomasz z Akwinu, a nie jest sprzeczny ze współczesną nauką. Myślę, że na dzisiaj tyle. Jak ktoś chce, za dużo slajdów przygotowałem. Jak ktoś chce, mogę przesłać. Mogę przesłać. Można sobie maila zapisać któregoś. Jeden jest taki bardziej zawodowy, drugi jest mniej zawodowy. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi.